Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę dać mi szybko znać na czacie albo w jakiś inny sposób, czy słychać i widać. Widać i słychać. Pan Paweł mówi tak, bardzo dobrze, tak, tak, tak. Pan Wacław też mówi dobrze. OK. No to e, zaczniemy. Oczywiście na samym początku e, przypomnę o klauzuli że powyższa publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej nr 596 łamane na 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Chciałbym Państwa jeszcze raz powitać na dzisiejszym, kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy HOSSA czy BESSA nas będzie, będzie nam towarzyszyła w 2022 roku. Oczywiście informuję, że partnerami tego naszego następnego spotkania jest Forex Club, H Market UTV, czyli mój kanał na YouTube, oraz platformę dostarcza firma Tickmill. Chciałbym także na samym początku Państwu powiedzieć, że podzielę sobie, dzisiejsze rozmowy na temat bessy czy hossy w przyszłym roku na kilka takich działów poświęconych dokładnie rynkowi akcyjnemu, rynkowi forexowemu, o stopach procentowych sobie powiemy o oczywiście obligacjach, no oczywiście powiemy także sobie dość dużo o surowcach. Myślę, że ten temat Państwo bardzo ciekawi. Było bardzo dużo ostatnio pytań dotyczących złota na przykład. Więc myślę, że Państwo będziecie usatysfakcjonowani, bo, ponieważ będzie przekazana konkretna wiedza, co teraz rynek myśli, jak myśli, jak prognozują. I oczywiście także chciałbym nadmienić, że ja, jako trader, wyznaję taką zasadę, żeby reagować, a nie prognozować. Więc to, co ja teraz za chwilę Państwu powiem. To będą moje przemyślenia, moje subiektywne wnioski na podstawie tego, co się teraz dzieje. Te moje wnioski. One, jak wielu państwa z państwa już wie, czasami nie pokrywają się z tym, jakie mam pozycje w moim portfelu, ponieważ w portfelu moim są pozycje. Ściśle obiektywne, tak jak rynek sygnalizuje, ponieważ ja reaguję, a nie prognozuję, więc oczywiście mogę się mylić. Myślę, że w bardzo dużej ilości przypadków się pomylę co do prognoz na 2022 rok, ale się tym nie przejmuję, ponieważ jako trader, jako inwestor ja reaguję, a nie prognozuję, nie przywiązuję się do, do swoich prognoz, nie na, na ich podstawie, na tych prognozach, na swoich widzi mi się, nie buduje swojej strategii inwestycyjnej i tą strategię. A czyli to postępowanie tą mentalność sugeruje każdemu traderowi, każdemu, który jest na rynku, by nie y, dokładnie nie przyczepiał się mentalnie tylko i wyłącznie do swojej pozycji, by był bardzo elastyczny w swoim myśleniu i był w stanie rozpoznać różnego rodzaju y, sytuacje rynkowe, tak aby przetrwać na tym rynku, ponieważ z mojego 20-letniego doświadczenia wynika, że giełda, rynek to jest gigantyczne cmentarzysko tych wszystkich, którzy byli śmiertelnie przywiązani do tego, że mają rację, że po prostu oni na pewno trafią ze swoją pozycją. Dodatkowo, jeżeli równolegle inwestujemy na bardzo dużym lewarze, nie mamy zdywersyfikowanych pozycji, no to śmiertelność wśród inwestorów zbliża się do 100%, więc absolutnie tego nie należy robić. To jest to, co sprawia, że bardzo szybko inwestorzy bankrutują. I innym takim powiedzeniem jest to, że rynek to jest najdroższy uniwersytet na świecie i to myślę, że jest w tym bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo e, prawdy. I e, przejdźmy do pierwszego e, rynku, czyli rynku e, giełdowego. Część tych inwestorów, ale my, znaczy myślę część tych wykresów będzie już Państwu znana, natomiast myślę, że tylko drobny jakiś ułamek. Natomiast chciałbym zacząć od tego wykresu, który pokazuje, jak banki centralne, w tym wypadku połączone siły Fedu, ECB i Bank of Japan, zwiększały swój bilans na przestrzeni ostatnich 20 lat. I zauważcie Państwo jeszcze raz tą ciekawą zależność, że jeżeli tylko Banki centralne zwiększają swoje bilanse, no to momentalnie jest to paliwo do tego, żeby na rynku akcyjnym trwała hossa. I sytuacja jest odwrotna w momencie kiedy występuje skracanie, zmniejszanie tego tych bilansów banków centralnych, to wtedy ma rynek akcji coraz mniej paliwa do tego, żeby kontynuować wzrosty. Ma jest wtedy rynek podatny na to, żeby wykonywać korekty. I to jest taki czynnik, który sprawia, że należy być dość ostrożnym na rynku. I co jest także ciekawe i ważne, to przyspieszenie tej korelacji, tego powiązania między bilansami zwiększającymi się, bilansami banków centralnych, a rynkiem akcji, w tym wypadku na Wall Street, ale w tym wypadku także jest to indeks bazujący na Wall Street, ale oczywiście przyjmujący cały świat to jest fakt, że od mniej więcej 2009 roku, kiedy kończył się kryza, kryzys związany z hipotekami z rynkiem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, to powiązanie między tym zwiększeniem bilansów było naprawdę coraz silniejsze. Ta korelacja była widoczna, jest widoczna jak na dłoni, i możemy to bardzo ładnie zobaczyć na tym wykresie. A co to oznacza? Jaki jest mój pierwszy wniosek? Odpowiedź na pytanie, czy osobiście subiektywnie twierdzę, że na rynku akcji. Na, na pytanie, czy w Hossa, czy BESA w 2022 roku na rynku akcji, to przy założeniu, że mamy, będziemy mieć do czynienia, już teraz mamy od tego miesiąca ze skracaniem skupu aktywów w Stanach Zjednoczonych to, że te bilanse fedu będą się już nie zwiększały tak szybko, jak, jak dotychczas, a w przyszłym roku już nie będą się w ogóle zwiększały, więc będziemy wpadać w taki okres który będzie negatywny dla rynku akcji i warto mieć to na uwadze. Więc pierwszy wniosek, jaki tutaj płynie z tego wykresu, jest taki, że w przyszłym roku będzie ciężko z kontynuacją hossy na giełdzie na Wall Street. A jeżeli Wall Street kichnie, no to cały świat ma grypę, tak jak to się mówi w tym przysłowiu, więc jest także coraz większe prawdopodobieństwo, że przyszły rok nie będzie korzystny dla akcji na całym świecie. Indeksy giełdowe mogą wzrosnąć, mogą wzrosnąć. W pewnych miejscach na świecie, które są teraz niedowartościowane, ale generalnie moim zdaniem to nie, nie będzie dobry okres dla rynku papierów wartościowych. I oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Natomiast osobiście uważam, że rok 2022 powtórzy scenariusz z, z roku 2018, kiedy na Wall Street, co prawda na samym początku, były wzrosty. Później była korekta wiele miesięcy takiego ślamazarnego prób, takiej ślamazarnej próby e, powrotu do hossy, a w końcówce roku doszło już do naprawdę mocnych spadków, jak zobaczycie sobie panowie i, pa, i panie na wykresie, to Indeks w 2018 roku kończył blisko swoich minimów, i moim zdaniem w przyszłym roku je może być bardzo, ale to naprawdę bardzo podobnie na Wall Street i może się to także odbić czkawką na wszystkich innych giełdach papierów wartościowych. I ten wykres także pokazuje, że kiedy na przełomie 2014 i 2015 roku mieliśmy do czynienia ze skracaniem, tutaj może zaznaczę, bilansów. To także wystąpiła korekta po jakimś czasie i w, dwa, w okolicach 2012-2013 roku, kiedy były problemy, kiedy strefa euro, euro była w kryzysie i groziło jej e, upadnięcie, no to wtedy występowała także na rynku papierów wartościowych pewnego rodzaju korekta, e, zatrzymanie, więc taka zależność występuje i w tym wypadku, myślę, w następnych miesiącach także e, będzie to mm, e, skutkowało no, przynajmniej zatrzymaniem. W dobrych, dobrych przy dobrych warunkach na rynku papierów wartościowych. Natomiast, w przypadku, jeżeli rzeczywiście stopy procentowe zaczną rosnąć, no to wtedy jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, że będziemy świadkami w, w drugiej połowie przyszłego roku tych spadków indeksów giełdowych. No i rzućmy teraz okiem na to, co się dzisiaj działo, ponieważ te wydarzenia z ostatnich godzin zaczynają potwierdzać to. Co, to, co mówię. Zobaczmy teraz platformę. Tutaj na platformie indeks SP nas interesuje. Ten wykres tutaj z ostatnich godzin, kiedy w okolicach godziny 17 pojawiła się informacja, że prezes Powell mówi wprost, że jest możliwe zwiększenie TAPER, czyli ograniczania skupu aktywów, czyli zmniejszania tego dopływu nowego nowych kapitałów na rynek, to momentalnie doszło do spadków indeksów giełdowych i amerykański dolar się umocnił. Więc to powiązanie jest widoczne. Ono właśnie wystąpiło teraz na naszych oczach. Jest naprawdę rosnące prawdopodobieństwo, że przełoży się to także na zachowanie indeksu giełdowego w przyszłym roku, kiedy już rzeczywiście nie tylko będą zmniejszane te bilanse, ale także będą podwyżki stóp procentowych. A jak wiecie Państwo, w teorii jest tak i to się też sprawdza, że jeżeli stopy procentowe rosną już mamy do czynienia z kilkoma podwyżkami stuprocentowych, to jest to negatywne dla wycen papierów wartościowych, a szczególnie moim zdaniem będzie to negatywne dla rynku technologicznego, do tych spółek growth, które generalnie nie płacą żadnych dywidend, nie generują zysków. Ich wycena opiera się na potencjale, jaki mogą te spółki wygenerować w przyszłości, więc stopa dyskontowa w tych modelach jest niezwykle istotna kiedy ona tylko idzie w górę, no to w automatyczny sposób zmniejszają się, zmniejszają się wyceny tych spółek, stąd też myślę, że potencjalne spadki na indeksie technologicznym mogą być największe w przyszłym roku i myślę, że warto na to uważać. Wróćmy do prezentacji. I tutaj te spółki technologiczne moim zdaniem będą najbardziej zagrożone. No i oczywiście kwestia inflacji. Jak wspominałem niedawno, inflacja sprzyja rynkowi akcji, natomiast w sytuacji, kiedy inflacja się zmniejsza, ta dynamika wzrostu cen spada, to także negatywnie działa rynek akcji. Więc jeżeli banki centralne mają rację, a one prognozują od Fedu aż po nasz Narodowy Bank Polski, że inflacja osiągnie swoje ekstrema w pierwszym kwartale w przyszłym roku i zacznie spadać, no to byłby to dodatkowy czynnik sygnalizujący, że na rynkach akcji warto, warto ten czas przeczekać, przyszły rok przeczekać, żeby moim zdaniem w 2023 roku wrócić na rynek akcji, a wtedy jest, będzie naprawdę spora szansa na to, żeby zaobserwować hossę w skali globalnej. I tutaj także ten wykres, który sygnalizuje, jaka jest rosnąca słabość między zachowaniem rynku emerging markets, między innymi warszawskie giełdy względem Wall Street, względem całego świata. Wynika to, moim zdaniem, oczywiście z, z umocnienia amerykańskiego dolara. Tutaj kapitał cały czas płynie do amerykańskich akcji, ponieważ one wydają się rynkowi na całym świecie najlepszą inwestycją ze względu na płynność, na potencjał. Na to, że te spółki zarabiają na ekspansjonizm tej giełdy, no i oczywiście z czynników geopolitycznych i takich fundamentalnych, jak, jak atrakcyjność amerykańskiego rynku w ogóle jako takiego miejsca, gdzie występuje wyższy wzrost gospodarczy niż na przykład w strefie euro. Na tym kolejnym wykresie także jest to potwierdzenie, jaka jest słabość, już 20, 20 lat takiej słabości, 10 co najmniej lat słabości, ale jesteśmy na najniższych poziomach wskaźnika tego pokazującego siłę rynków typu warszawska giełda względem S&P, więc być może za rok, kiedy będziemy się szykować do tego, żeby Hossawa wróciła na giełdy papierów wartościowych, a amerykański dolar, gdyby miał potencjał na osłabienie, no to wtedy warszawska giełda, tak jak inne takie potencjalne podobne rynki, byłyby naprawdę bardzo ciekawą alternatywą, żeby zainwestować no i myślę, że po części dzisiejsza sesja także nam odpowiedziała na pytanie, co się będzie działo, jeżeli amerykański dolar się będzie osłabiał, ponieważ zobaczcie Państwo, co się działo. Dane o inflacji powinny doprowadzić do tego, że indeks kiełdowy powinien spadać, ponieważ zwiększa się szansa na podwyżki procentowych w Polsce w przyszłym tygodniu, natomiast on dzisiaj rósł. Dlaczego? Ponieważ eurodolar rósł, czyli wypływał kapitał teoretycznie ze Stanów Zjednoczonych, i musiał gdzieś zaparkować, i parkował moim zdaniem w, w polskich akcjach. Jeżeli rzeczywiście w przyszłym roku będzie trwała taka, taka zależność, zwłaszcza od drugiej połowy przyszłego roku, no to myślę, że byłby to taki sygnał, że Wall Street, inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, bo to oni, o nich głównie chodzi, akumulują polskie akcje przed tym, żeby w 2023 roku wystąpiła a i żeby wtedy zarobić dość sporo kapitału. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Natomiast na tym kolejnym slajdzie znalazłem dla Państwa prognozy najważniejszych tych banków, które już na chwilę obecną prognozują poziom indeksu w przyszłym roku. No i tutaj widzicie Państwo, że nie ma jakichś dość sporych odchyleń ani w jedną, ani w drugą stronę. Tutaj rynek generalnie sygnalizuje korektę boczną. Niektóre banki jak Goldman Sachs prognozują przebicie poziomu 5000 punktów, natomiast ich konkurent z, z zamiedzy, z innej ulicy na Wall Street, Morgan Stanley, prognozuje spadki do poziomu 4400 punktów. Więc tutaj każdy scenariusz jest możliwy. Nie widać jakiegoś przeważenia czy to na stronę optymistów, czy też pesymistów, a Morgan Stanley w swoich rekomendacjach jasno sygnalizuje, żeby jeżeli... Jeżeli chcemy inwestować w na rynku akcji, to raczej w europejskie japońskie akcje, w surowce, natomiast underweight, czyli nie doważać w Stanach Zjednoczonych akcje czy też obligacje, cały czas według nich mają kontynuować wzrosty. I to jest bardzo ciekawe, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Natomiast tutaj neutralna rekomendacja dla takich giełd, jak na przykład giełda w Warszawie. Na kolejnym wykresie widzicie Państwo, co następny bank inwestycyjny, dawny bank inwestycyjny prognozuje, że tutaj także stopa zwrotu z indeksu S&P nie powinna być zbyt duża, natomiast największy potencjał drzemie w Azji. I jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście tak się stanie. Tutaj jest nałożony potencjał Goldman Sachsa, jak on widzi w przyszłym roku Giełdę w Europie, te najważniejsze spółki w Europie, czyli także tutaj są prognozy wzrostu. Morgan Stanley na drugi na, na antypodach sygnalizuje korektę spadkową, więc tutaj na tych wykresach widzicie Państwo te rozbieżności. A Royal Bank Kanada, Kanadyjczycy także sygnalizują, że oni nawet podwyższają prognozy dotarcia indeksu S&P na koniec przyszłego roku. Więc widzicie państwo dość spore rozbieżności. No i teraz przejdźmy do tego co może się dziać na przykład na rynku krajowym, a spojrzymy to na to przez pryzmat potencjalnych stóp procentowych, bo moim zdaniem stopy procentowe będą w tym roku w 2022 roku kluczowe. W pierwszej kolejności zobaczcie państwo WIBOR 3M, który będzie nam pomocny do wyznaczania prawdopodobieństwa Podwyżek obniżek stóp procentowych w naszym kraju. I na pierwszym slajdzie potencjał do tego, żeby za tydzień dokładnie w środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stopach procentowych, co jest bardzo interesujące. Od tego wydarzenia w piątku, kiedy się pojawiła informacja o nowym potencjalnym mutancie, tego co się dzieje od roku, to od razu i nawet wyraźnie obniżyły się oczekiwania co do podwyżki 100% w Polsce. Jeszcze tydzień temu w, c w rynku było 75 punktów bazowych w grudniu za tydzień podwyżki 100%, a teraz jest ledwo ledwo powyżej 50 punktów bazowych. Już dzisiaj Goldman Sachs sugerował, że będzie 50 punktów bazowych podwyżki w grudniu za tydzień, z możliwością po dalszych e podwyżek. No i zobaczymy, co się stało. Natomiast wyraźnie zmniejszyły się oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych, więc na razie w przyszłym tygodniu, według rynku, będzie 50 punktów bazowych podwyżki do 1,75. Na koniec marca także zmniejszyły się oczekiwania do tego, że będzie, będą stopy procentowe podniesione jeszcze tylko 25 punktów bazowych od tej podwyżki w przyszłym tygodniu, czyli na koniec marca stopy procentowe miały sięgnąć, mają sięgnąć 2%. Natomiast co jest ciekawe, Tydzień temu rynek sygnalizował, że mogą być na po, nawet na poziomie 3%, więc to jest naprawdę diametralna i wyraźna zmiana. Na koniec na, na wakacji, w letnie wakacje w przyszłym roku stopy procentowe mają zbliżyć się do około poziomu 2,5%, a miały przewyższyć 3%. I na koniec przyszłego roku praktycznie niewiele się zmieni, więc na chwilę obecną rynek sygnalizuje że na koniec 2022 roku stopy procentowe w Polsce wyniosą około 2,5%. To jest wyraźna i znacząca obniżka prognoz co do przyszłości. Ale co jest istotne, to, że stopy procentowe w Polsce mają tak wyraźnie wzrosnąć, oczywiście będzie rzutowało na wyceny spółek na warszawskiej giełdzie. więc myślę, że przed warszawską, warszawskim parkietem, no nieciekawy. Okres w przyszłym roku. Myślę, że to nie będzie dobry rok dla warszawskiej giełdy, ale im bliżej końcówki roku, tym większa szansa na to, że jednak akcje będą kupowane. Taka przynajmniej jest moja intuicja, co się może wydarzyć w przyszłym roku na rynku akcji. I tutaj widzicie Państwo, jak tutaj rynek jako konsensus prognozuje stopy procentowe. Widzicie Państwo różnego rodzaju instytucje finansowe, co one. Widzą, co się może wydarzyć na, na polskim rynku. Tutaj mamy prognozy co do stóp rynkowych, które są także istotne i zmieniają się każdego dnia. Tutaj widzicie Państwo te, te prognozy co do stóp procentowych. No i tutaj ewidentnie widać, że na czwarty kwartał 2022 roku. Prognoza jest 2,45 stopy procentowej w Polsce, i to jest ten konsensus ostatnich dni, już po tych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Ale zwróćcie także Państwa uwagę, że polskie obligacje dziesięcioletnie mają być mniej więcej na poziomach obecnych, więc tak jakby rynek już sygnalizował, że na 2023 roku może dojść w Polsce do obniżek stóp procentowych, ale to jest tylko pierwsza nieśmiała jaskółka, która sygnalizowałaby obniżki stóp procentowych. I oczywiście fakt, że obniżki że podwyżki stóp procentowych wystąpią, powinny działać także studąco, wyraźnie na hostsy na polskim rynku nieruchomości, ale to dopiero w 2023 roku by się objawiło większym jakimś wytłumieniem tego popytu. Ale generalnie stopy na poziomie 2,5%, 2%, 2 to są te poziomy, do których byliśmy przyzwyczajeni przed 2020 roku. Więc tutaj nie spodziewam się, żeby taka podwyżka stóp jakoś wyraźnie zahamowałaby hosty na polskim rynku nieruchomości. Ale co jest bardzo istotne i na ten wykres chciałbym Państwu zwrócić uwagę, ten biały. Może inaczej, ten, ten taki złotawy pokazuje zachowanie euro złotego, a ten taki srebrno-biały, punkty swapowe, roczne punkty swapowe. I zobaczcie Państwo, że te roczne punkty swapowe zbliżają się już do 2000, czyli do 20 figur. Czyli innymi słowy, gdybyśmy kupili, żeby gdybyśmy dzisiaj sprzedali euro złotego, to przez rok zainkasujemy według tego 18 figur i 25 i, i 25 co oznacza. Że punkty swapowe zbliżają się nawet do dania nam do rocznego swapu w okolicach 4-5%. Więc to jest naprawdę coraz bardziej atrakcyjny rynek, ten nasz rynek krajowej waluty. I jeżeli stopy procentowe rzeczywiście będą rosły, to te punkty swapowe będą dalej rosły i przebijemy poziom 20 tysięcy pipsów, czyli 20 figur. A stopy procentowe, jeżeli rzeczywiście urosną do takich poziomów, które będą atrakcyjne dla całego świata, to nagle złoty może stać się niezwykle atrakcyjną walutą. I na to jeszcze należy zwrócić uwagę. To fakt, że złoty teraz jest osłabiony, wynika także z tego, że nie mamy tych środków z Unii Europejskiej, z Krajowego Planu Odbudowy. I gdyby się pojawiły takie informacje, że jednak te środki są odblokowane i zaczynają spływać do naszego kraju, to może się powtarzyć, powtórzyć, powtórzyć, Łącznie z tymi wysokimi stopami procentowymi i swapami, scenariusz z lata 2004-2005-2006, kiedy to właśnie wchodziliśmy do Unii Europejskiej, i także pojawiły się takie pierwsze środki z Unii Europejskiej, i to był gigantyczny taki napęd do tego, żeby złoty zaczął się umacniać. Więc moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, takiego uczestnika rynku o 20-letnim doświadczeniu, z mojej intuicji wynika, że jeżeli się pojawią informacje, że te środki finansowe się pojawiają, plus dodatkowo stopy procentowe przewyższą poziom 2%, roczne punkty swapowe przebiją te 2000 pipsów. No to wtedy siła złotego może, czyli znaczy ten impuls umocnienia krajowej waluty, może być tak silny, że przyniesie taką hostce na rynku złotego, jak widzicie Państwo w latach 2004-2008. Więc taka, taka zależność może wystąpić. Ale na razie, kiedy stopy procentowe oficjalnie są na poziomie 1,25, taka zależność moim zdaniem jeszcze nie występuje. Rynek tak jakby wymuszał. Po dalsze podwyżki stóp procentowych, ale kiedy moim zdaniem przekoczą one poziom 2%, to staną się naprawdę bardzo atrakcyjne, więc łącznie z informacjami o sile polskiej gospodarki, o tych 5% wzrostach PKB, no to myślę, że złoty w przyszłym roku ma naprawdę potencjał ku temu, żeby się umocnić, a pamiętajcie dodatkowo Państwo, że każde takie osłabienie czy umocnienie złotego o 20 groszy daje zmniejszenie albo zwiększenie presji inflacyjnej o około 1 punkt procentowy. Więc gdyby się tutaj euro-złoty euro złoty spadł z poziomów 4,70 czy tam 4,60 poziom, do poziomu 4 zł, no to inflacja w naturalny sposób byłaby skorygowana nawet o 3 punkty procentowe, więc naprawdę byłby to znaczący wpływ na to, co się dzieje teraz na inflacji, a to dałoby w perspektywie 2023 oczywiście presję na to, żeby obniżać stopy procentowe, więc w moim scenariuszu bazowym hossa na Warszawskiej giełdzie taka znacząca i fajna, ciekawa, byłaby dopiero w 2023 roku a 2022 to umocnienie złotego sygnalizowałoby akumulację polskich akcji przez inwestorów zagranicznych, zwłaszcza z Wall Street. I na tych kolejnych slajdach, teraz będę Państwu pokazywać, jakie są tutaj oczekiwania co do stuprocentowych na świecie, ponieważ tutaj. W, można oczekiwać także dalszych podwyżek stóp procentowych i podwyżek w ogóle stóp procentowych. Nas najbardziej interesuje tutaj ta kolumna Hikes Cuts dla, dla, dla Państwa. I zobaczcie Państwo tutaj: 12-14, czyli grudzień 14-2022 rok. Rynek sygnalizuje 2,116 sygnalizuje dwie podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli 50 punktów bazowych, plus 11% szansy na to, że będzie trzecia podwyżka stóp procentowych. Jeszcze tydzień temu przed tym zawirowaniem, zbliżaliśmy się do poziomu trzech podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych, więc tutaj także widać zmniejszenie oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych, no i rynek sygnalizuje, że jest pełna wycena podwyżki na chwilę obecną na wrzesień. Dla strefy euro, tutaj te prawdopodobieństwa należy tutaj oczekiwać poprzez implikowaną podwyżkę stóp procentowych, i w tym wypadku. Na, przyszły, na koniec przyszłego roku, czyli w tym wypadku na październik, to jest tylko cztery punkty bazowe podwyżki 100% w cenach, więc czyli cztery punkty bazowe, czyli nic. Czyli rynek sygnalizuje, że strefa euro ma być płasko na stopach procentowych, w Stanach Zjednoczonych mają iść do góry. W Wielkiej Brytanii widzicie Państwo tutaj koniec przyszłego roku cztery podwyżki o 25 punktów bazowych i 7% szansy na podwyżkę o kolejne 25 punktów bazowych, czyli o jeden punkt procentowy. 100 punktów bazowych mają stopy procentowe być wyższe w przyszłym roku w Anglii, czyli mamy Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię ze stopami w górę. Kanada w przyszłym roku prawie 5 podwyżek 100%, 25 punktów bazowych, czyli jeszcze więcej dla Kanady. Dla Australii na chwilę obecną niecałe 2, czyli Australia dość słabo, Nowa Zelandia aż 8, aż 8 po 25 punktów bazowych, czyli 2% dwa punkty procentowe wyżej mają być stopy procentowe i co to oznacza jak to należy moim zdaniem czytać dla forexu na przyszły rok po pierwsze euro jako waluta która gdzie nie będą podnoszone stopy procentowych może być cały czas wykorzystywana jako waluta do pod finansowanie carry trade'u żeby w euro pożyczać sprzedawać na rynku i kupować wszystkie inne aktywa zwłaszcza na Wall Street oraz jeżeli weźmiemy taką Nową Zelandię, żeby właśnie Nową Zelandię kupować za euro, czyli para euro, Nowa Zelandia w przyszłym roku powinna naprawdę dać spory potencjał spadkowy. Natomiast z takich największych graczy to stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w górę, w strefie euro w bok, czyli raczej euro-dolar powinien być. Kierowany w stronę południowo-wschodnią, czyli dalsze spadki są bardzo prawdopodobne, a potencjalne ewentualne wzrosty wynikałyby z zamykania carry trade'u. Co, co także było widoczne już w piątek, kiedy euro-dolar zaczął rosnąć na spadających indeksach giełdowych, i to ewidentnie potwierdziło, że mamy do czynienia teraz ze strategią carry trade, z jej otwieraniem albo zwijaniem w sytuacji, kiedy otwieraniem, kiedy indeksy giełdowe rosną, a kiedy indeksy giełdowe spadają, no to eurodolar rośnie, czyli wracamy, odkupujemy, zamykamy strategię carry trade. Więc stopy procentowe tutaj widzicie Państwo ten, ten diagram. Te wykresy wszystkie będą dostępne na naszych stronach na YouTube, czyli będziemy, będzie można sobie do nich wrócić, bo w, no w tej prezentacji jest ich dość sporo, więc będę tak troszeczkę przelatywał w, na, 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 w najbliższym czasie. Więc tutaj rynek sygnalizuje, że na przykład dla stóp procentowych one w przyszłym roku mają wzrosnąć w Stanach Zjednoczonych, te dziesiątki bardzo istotne dla rynku, w okolice 2% na koniec przyszłego roku. Widzicie Państwo tutaj, jak rynek prognozuje stopy procentowe, już w ujęciu takiej tabelarycznej, i kto jak prognozuje według banków inwestycyjnych tych największych instytucji. Tutaj, jak prognozują no stopy procentowe, czyli te rynkowe dziesiątki, jak mają się zachowywać. Oczywiście na platformie. TIG są do, dostępne obligacje, więc warto sobie tutaj to monitorować. No i teraz przejdźmy już sensu stricto do eurodolara, ponieważ jak widzicie Państwo na wykresie, te banki sygnalizują, e, mają takie prognozy co do przyszłości eurodolara w przyszłych kwartałach, a na wykresie wygląda w to w ten sposób, że konsensus, patrzymy na medianę, czyli ten biały tutaj po środku. Zakłada, że raczej umocnienie amerykańskiego dolara, ale nie jakieś takie mocne, utrzymanie w rejonie 1.15 w następnych kwartałach i wraz ze zbliżającą się końcówką roku raczej osłabienie amerykańskiej waluty. Tak prognozuje rynek. Oczywiście, jak będzie to, zobaczymy. Na dolarienie bardzo podobnie, a wykres sygnalizuje, że raczej stabilizacja, konsolidacja w rejonie 114-115. Natomiast prognozy dotyczące wzrostów, pary wyraźnie przewyższają te prognozy co do spadków i myślę, że rynek częściowo nastawia się jednak, że możemy być świadkami kontynuacji wzrostów na dolar w perspektywie następnych kwartałów. euro -jen, to samo, także sugestia, że para, para euro -jen może rosnąć, kontynuacje wzrostu są... Są nieco bardziej prawdopodobne niż spadków. Na kablu jest sygnalizacja, że raczej fund brytyjski powinien się umacniać. Tutaj na koniec przyszłego roku jest możliwe podejście na poziom 1,40, więc niewiele, czyli zmienność na kablu nie powinna być wysoka. No i to widać teraz już na, na rynku na eurofuncie co jest bardzo ważne. Yy, sugestia o tym, że fund brytyjski powinien się umacniać zgodnie z tymi sugestiami dotyczącymi potencjalnych podwyżek procentowych Wielkiej Brytanii. Dla eurofranka szwajcarskiego raczej stabilnie z, z potencjałem ku temu, żeby frank, frank szwajcarski się osłabiał. Dla Kanady raczej umocnienie Kanady w przyszłym roku. Dla Australii umocnienie australijskiej waluty, chociaż jak wrócicie Państwo do tej tabeli oceniającej podwyżki stuprocentowych jak rynek to teraz wycenia, to widać, że Australia najbardziej po, po, po strefie euro jest najbardziej ociężała w potencjalnych podwyżkach stóp procentowych, i to może się także odbić na słabości potencjalnej relatywnej australijskiej waluty. I Nowa Zelandia, i tutaj widać wzrosty rynek, oczekuje umocnienia nowozelandzkiej waluty w przyszłym roku, i to pomimo tego, że amerykański dolar ma się umacniać generalnie, bo to jest bo to jest prognoza dla pary Nowa Zelandia do dolara, czyli do Kiwi. No i oczywiście zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie. No i teraz te same prognozy dla rynku złotego. No i tutaj przeważają opinie, że złoty się jednak lekko umocni w przyszłym roku, chociaż są też tacy, którzy widzą wyraźnie osłabionego złotego. Dolar złoty dość podobnie. No i zobaczymy, czy ta moja intuicja potwierdzi się z tym, co tutaj rynek sygnalizuje, ponieważ przejdźmy sobie jeszcze raz do, do platformy. Jak zobaczycie Państwo teraz na, na wykresie tutaj euro złotego, spróbujemy sobie znaleźć. Euro złoty tutaj. W ogóle parę z pary związane ze złotem są szczególnie atrakcyjne z powodu tego, że jesteśmy na tych poziomach dość, dość wysokich to są te historyczne wysokie poziomy, więc aż z technicznego punktu widzenia warto dla inwestorów długoterminowych otwierać, próbować przynajmniej zagrać na, na te szczyty, które są teraz testowane. Tutaj widać taką formację rodzącą się potencjalną formację klina zwyżkującego, więc myślę, że potencjał ku temu, żeby w najbliższym czasie złoty miał siłę do umocnienia są duże, natomiast jeżeli jakiś impuls umocnienia złotego wystąpi, to raczej spodziewam się tego na przełomie roku i im dalej będziemy się zagłębiać w 2022 rok, tym moim zdaniem większa szansa na to, że złoty się będzie umacniał. I teraz wróćmy do prezentacji. I teraz będzie część dla tych wszystkich, którzy inwestują na rynku surowców, ponieważ tutaj także to, co się dzieje, będzie niezwykle interesujące. Dość podobne prognozy. Ten charakter przedstawiania tych prognoz rynku będę przedstawiał Państwu. Tu jest tabela dotycząca prognoz najważniejszych energetyków. Ropy naftowej, gazu, i tak dalej. I zobaczcie Państwo, gaz ziemny. Prognozy są ku temu, żeby gaz w przyszłym roku taniał. I to nawet wyraźnie. Obojętnie w jakiej postaci czy to amerykański, czy europejski ma tanieć. Dodatkowo, zobaczcie Państwo prognozy dla ropy naftowej. I tutaj także widać, że rynek sygnalizuje, Dużą szansę na to, że cena będzie spadała, będzie kontynuować umocnie, będą kontynuowane spadki na ropie naftowej i być może to, co się teraz wydarzyło w ostatnich dniach, czyli fakt. Przejdźmy jeszcze raz na platformę, albo inaczej Państwu odwołem: to, że odbiliśmy ostatnio od tych poziomów 85 dolarów i, i to, że zostały uwolnione strategiczne rezerwy ropy naftowej, to daje potencjał naprawdę ku temu, żeby kontynuowana była. A tendencja spadkowa na ropie naftowej, a poziom 70 dolarów, moim zdaniem, jest cały czas kluczowy, ponieważ utrzymanie nad tym poziomem da potencjał ku temu, żeby w perspektywie tych następnych kwartałów kontynuować wzrost, liczyć na to na kontynuację wzrostów. Natomiast każdy spadek, moim zdaniem, otwiera perspektywy do jakiegoś tam mocniejszego spadku cen ropy naftowej. A fakt, że podobne zachowanie sygnalizują szerokie instrumenty na rynku energii od właśnie gazu ziemnego przez ropę naftową, aż tutaj, po, zobaczcie Państwo, jakie są prognozy dla zachowania węgla, gdzie tutaj także widać potencjał ku bardzo silnym spadkom ceny węgla w najstępnym czasie. No, sygnalizuje, że rynek nastawia się, że w przyszłym roku surowce te energetycznie będą raczej pod tendencją spadkową niż wzrostową, co oczywiście będzie tłumiło inflację w, w skali globalnej. Teraz rynek rolny. To, to jest też bardzo interesujące, ponieważ tam zmienność jest dość duża w ostatnim czasie i można z łatwością obserwować trendy, które można wykorzystać. I oczywiście na samym początku idzie pszenica. Tak prognozują najważniejsze instytucje finansowe. Jeszcze raz przypomnę, że to te, że te, te wideo będzie upublicznione na naszych stronach na YouTube, na moim e UTV i oczywiście na stronach TICMIL, więc każdy z Państwa będzie mógł spokojnie się zaznajomić z tymi tabelami, zatrzymać sobie wideo i, o, i zobaczyć, jakie są poszczególne wartości. Natomiast ważne jest to, że tendencja spadkowa jest także silnie widoczna. W przyszłym roku, według e, rynku, ceny pszenicy mają spadać. Kukurydza i także tendencja spadkowa jest widoczna, chociaż nie aż tak dynamiczna jak na cenach pszenicy. Na cukrze także tendencja spadkowa jest e, dość dobrze zarysowana. Więc jeżeli podsumujemy sobie surowce, to widać, że zdecydowanie przeważają nastawienia na to, że przyszły rok będzie negatywny dla surowców. Więc odpowiedź na pytanie hosta czy besta na surowcach w przyszłym roku raczej jest negatywna. Czyli surowce powinny być sprzedawane zgodnie z tym wykresem, który też Państwo widzieli już, ale też go zamieszczam. Indeks surowcowy goldmana na Europa naftowa która też obrazuje to zachowanie i eurodolar czyli jeżeli amerykański dolar się umacnia to surowce generalnie są pod presją na to żeby je sprzedawać a w sytuacjach kiedy amerykański dolar się osłabia surowce mają potencjał ku temu żeby się umacniać i moim zdaniem te wykresy które przed chwilą państwu przedstawiłem dla surowców potwierdzają że ta anomalia wkrótce powinna zostać zanegowana a surowce Powinny zacząć korektę spadkową, wrócić do spadków. I teraz rynek metali. To Państwa też, wielu z Państwa interesu, są, jest zainteresowanych zwłaszcza złotem, więc też będzie kilka takich ciekawych wykresów dotyczących tego, co się może wydarzyć na rynku złota. Widzicie Państwo zestawienie najważniejszych metali srebro platyna platyna aluminium miedź i tutaj na pierwszym wykresie jakie są prognozy co do złota i tutaj jednoznacznie widać że rynek sygnalizuje spadek cen złota w przyszłym roku spadek nie wzrost chociaż są ci którzy liczą na przebicie poziomu 2000 dolarów ale konsensus rynkowy mediana jest taka że Oczekujemy spadku w cen złota w przyszłym roku, ale nie jakiegoś dramatycznego. Poziom 1600 dolarów na koniec przyszłego roku ma być zachowany. Zobaczymy, jak będzie. To moim zdaniem jest też bardzo interesujące, jak złoto będzie się zachowywać w sytuacji spadku inflacji, jeżeli to rzeczywiście tak będzie. I oczywiście względem zachowania amerykańskich obligacji, ponieważ zachowanie względem amerykańskich obligacji, jeszcze raz Państwu powtarzam, jest moim zdaniem kluczowe dla zachowania złota, nie inflacja, a rosnące rentowności sprzyjają temu, żeby sprzedawać złoto, a nie, ku, nie go kupować. Natomiast to, co będzie się tutaj działo, myślę, że będzie uzależnione właśnie od tego, co się tam będzie działo na tych papierach. Na srebrze w tym wypadku mamy się utrzymać na obecnych poziomach z tendencją leciutką tylko na spadki, więc tutaj ten rynek metali szlachetnych sygnalizuje raczej kontynuację takiego. Takiej małej zmienności, takiej małej aktywności, jak, jaką widać w ostatnich dniach, ponieważ na wykresie dziennym na rynku złota w ostatnim czasie mamy do czynienia z dojściem ceny złota do spojenia średnich kroczących na wykresie dziennym, a to sygnalizuje wejście rynku w, w ostateczną fazę konsolidacji przed mocnym wybiciem, przed jakimś większym impulsem, nie wiadomo w którą stronę, ale bazując na tych, na tych prognozach. Instytucji finansowych raczej to byłaby tendencja spadkowa niż wzrostowa. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast zachowanie srebra i złota potwierdza prognoza dla miedzi. Tutaj rynek ma kontynuować spadki, ma, być, ma zbliżać się do poziomów obserwowanych w połowie poprzedniego roku, ale tendencja spadkowa w tym wypadku jest najbardziej zarysowana. Mając na uwadze złoto i srebro. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że ko korelacja między zachowaniem srebra a giełdami papierów wartościowych także powinna być zachowana, więc, moim zdaniem, taka perspektywa raczej spadków ceny miedzi niż wzrostów to jest także dowód potwierdzający, że przyszły rok dla rynku akcji nie powinien być korzystny, nie powinien być taki dość, dość atrakcyjny. Dla tych wszystkich, którzy liczą na hostę na kontynuację wzrostów, zobaczymy, jak będzie natomiast spójność wskazań między zachowaniem surowców, w tym wypadku miedzi, zachowaniem, zachowaniem obligacji a rynku akcji i także rynku amerykańskiego dolara, moim zdaniem jest dość dobra i, i ta, i ta spójność sprzyja, że ta prognoza tak, ta, ta ta percepcja sugerująca, że przyszły rok będzie raczej negatywny dla rynku akcji, ale powinien być tutaj sprzyjający obligacjom amerykańskim, ponieważ amerykańskie obligacje, tak jak i polskie, powinny być dość atrakcyjne i im bardziej będziemy się zbliżać, będziemy się bardziej zagłębiać w 2020 rok, drugi rok powinien wystąpić. I także pamiętajcie państwo, że jeżeli rzeczywiście stopy procentowe już może inaczej, jeżeli inflacja w przyszłym roku zachowa się dokładnie tak, jak prognozuje bank centralny, czyli w pierwszym kwartale w przyszłym roku osiągnie swoje szczyty, to będzie to idealny moment, żeby zagrać na spadek inflacji. A jak można zagrać na spadek na rynkach papierów wartościowych inflacji, kupując, kupując obligacje? Więc rzeczywiście, jeżeli się tak stanie, że ta inflacja zacznie wymierać, zanie zamierać. Będzie się zmniejszać ta dynamika, no to szczególnie te obligacje, najbardziej przecenione, jak te, te Polskie, które zbliżyły się na rentowności nawet do poziomu 3,50, mogą być wyśmienitą okazją inwestycyjną. A inwestorzy y, lubią y, grać na umocnienie, aprecjację w danej waluty, kupując obligacje, ponieważ rynek obligacji jest bardziej, y, jest, bardziej głęb, jest bardziej głębszy niż rynek walutowy, i tutaj te obligacje mogą być szczególnie atrakcyjne, więc moim zdaniem pierwszy kwartał przyszłego roku to w moim założeniu może być dobre miejsce do tego żeby kupić polskie obligacje licząc na to że w perspektywie roku przyniosą one nie tylko stopę procentową odsetki kupon ale także zarobimy na zmianie cen to może być naprawdę dobry rok dla obligacji na całym świecie a szczególnie na tych które są teraz wyraźnie przeceniane takie jak obligacje naszego kraju Także to byłoby na tyle jeżeli chodzi o moje takie mój punkt widzenia na 2022 rok, czyli jeszcze raz podsumowując. Liczę na hossę, szczególną hossę na rynku polskich obligacji. Liczę na to, że rynek akcji nie będzie dobry, że to nie będzie dobry rok dla rynku akcji, ale im bliżej końca roku tym akcje powinny być coraz bardziej atrakcyjne. Ten przyszły rok powinien być atrakcyjny dla polskiej waluty. Spodziewam się aprecjacji krajowej waluty, to nawet znaczące. No i oczywiście moim zdaniem potwierdzi się to, że przyszły rok nie będzie atrakcyjny dla surowców. Generalnie będą te surowce spadały, będą pod tendencją wynikającą z zachowania amerykańskiego dolara. Na rynku forexowym będzie nabrzmiewała coraz bardziej strategia carry trade, którą obserwujemy od wakacji tego roku. W przyszłym roku powinna być to ta strategia dominująca wiele rynków finansowych i moim zdaniem to będzie niezwykle istotne. Oczywiście będziemy patrzeć na to, czy inflacja osiąga swoje ekstrema w pierwszym kwartale przyszłego roku, czy zacznie ona zamierać w kolejnych miesiącach i kwartałach, ponieważ jeżeli tak, to myślę, że te zarysowane przeze mnie tutaj scenariusze będą się materializować. Jeżeli nie będziemy się oczywiście automatycznie dostosowywać dostosywać do tej sytuacji. I podobna strategia względem wszystkich innych rynków finansowych, bo jeszcze raz pod, chciałem Państwu powiedzieć, że ja jako trader, jako inwestor reaguję, a nie prognozuję. Nie, nie przykleiłem się do tej mojej prognozy na cały przyszły rok. Nie będę otwierać pod nią pozycji, ponieważ to, co się dzieje na rynkach finansowych, może dać w najbliższym czasie potencjał, żeby zmienić te prognozy. Dlatego jeszcze raz uszylam wszystkich Państwa, żeby nie prognozować, a reagować na to, co się dzieje na rynkach i dzięki temu przeżyć. W przyszłym tygodniu, podczas naszego kolejnego webinarium, opowiem Państwu więcej o konstruowaniu portfela. O tym, jak przeżyć na rynkach finansowych dłużej niż jeden cykl rynkowy, co jest ważne, co jest mniej ważne, na co należy zwrócić uwagę. I te wnioski, o które teraz Państwu mówię, to są, będą jedną z części składowych tego mojego, tej mojej prezentacji w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Jak będzie, zobaczymy. Także, jak widzicie Państwo, czynniki losowe nagle się pojawiają, mogą zaburzyć tutaj trajektorię wielu, na wielu rynkach finansowych. Na przykład, ja cały czas lansowałem taką tezę, że będzie raj świętego Mikołaja. Czynnik klasowy sprawił, że oddala się perspektywa takiego ruchu, ale ja śmieję się z tego, ze swojej pomyłki, czy znaczy nie wiadomo, czy pomyłki, ale z tego mojego punktu widzenia, bo, bo ja prognozuję, w moim portfelu dominują na chwilę obecną krótkie pozycje na indeksach giełdowych, ale jeżeli rynek, na przykład od jutra, zacznie rosnąć, to zmienimy pozycję na długą i będziemy liczyć jednak, że ten rajd świętego Mikołaja wystąpi. Także dziękuję bardzo za tych tym wszystkim, którzy komentują te moje nastawienie na rajd świętego Mikołaja w sposób negatywny, chcąc, starając się mi dopiec. Ja się tym nie przyjmuję, ponieważ jeszcze raz Państwu powtarzam, żeby osiągnąć sukces na rynku finansowym, trzeba reagować, a nie prognozować, nie obstawiać w ciemno jakiś dany scenariusz, który sobie wbijemy do głowy, na którym się zafiksujemy. I dzięki temu przeżyć na rynkach finansowych, co jest naszym oczywiście celem. A dopiero później, jeżeli tą strategię będziemy kontynuować, to da nam ona zarobić i przeżyć dłużej niż ten jeden cykl, pełny cykl rynkowy na giełdach papieru wartościowych i w ogóle na rynkach finansowych. Dobrze, to jeszcze raz chciałbym teraz na koniec przeczytać tą formułkę, tą klauzulę o ryzyku. Powyższa publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. W rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej nr 596 omany na 2014 rok z dnia 16 kwietnia 2014 roku została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Także dziękuję za odsłuchanie tego mojego monologu. Teraz zachęcam do tego, żeby zadawać pytania na czacie w dziale QA i przełączam się na platformę. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani jakimś szczególnym rynkiem, to postaram się tutaj włączyć dany instrument i będziemy mogli troszeczkę więcej powiedzieć o tym, co się dzieje na rynku na chwilę obecną. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje tutaj na giełdzie. Raczej spadki, tendencja spadkowa. No, jeżeli się dzisiaj indeks S&P odbije po tych informacjach od prezesa Pawela, to byłby naprawdę dobry, dobry sygnał siły byków. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj kończymy tworzyć świecę miesięczną i to ma naprawdę duże znaczenie. Dobra. Prze przechodzimy do pytań. Pan Michał pyta. Mówisz o umocnieniu PLN do euro, a co uważasz o USD do PLN? Myślę, że większy potencjał na umocnienie złotego jest właśnie względem amerykańskiej waluty, pomimo tego, że ten amerykański dolar powinien się umacniać, ale zmienność sygnalizuje, że ten potencjał względem amerykańskiej waluty jest większy. Dla spekulantów jest to rynek bardziej atrakcyjny moim zdaniem, ale także do euro spodziewam się Umocnienia krajowej waluty, to nawet w wyraźny sposób. Jeżeli odpuści frank szwajcarski, to także frank szwajcarski może dać naprawdę sporo zarobić, natomiast na parze fundy do złotego nie spodziewam się jakiejś tutaj podwyższonej zmienności, chociaż tendencja umocnienia złotego także powinna być widoczna. Ok. To teraz przechodzę do kolejnych pytań. Pan Mariusz pyta, podwyżka stóp procentowych w USA i po tej Peru będzie mniej znaczące dla PELEN niż podwyżka stóp w Polsce i środki z Unii Europejskiej. Moim zdaniem, Panie Mariuszu, dziękuję za to pytanie, jednak stopy procentowe w Polsce będą miały większe znaczenie i te środki z Unii Europejskiej. Już dzisiejsza sesja, także chciałbym zwrócić uwagę, była takim symptomatyczna, była symptomatyczna ponieważ podczas, podczas dzisiejszej sesji przez znaczącą jej część eurodolar rósł, co powinno dać umocnienie krajowej waluty natomiast później złoty później eurodolar zawrócił zaczął spadać co tutaj widzimy na, na, na wykresie ale rynek złotego zachowywał się troszeczkę odmiennie I tutaj byliśmy świadkami nie byliśmy świadkami zmian trendu takiego znaczącego i dzisiaj kończymy sesję na naprawdę już blisko minimów i to jest moim zdaniem sygnał, że te podwyżki stuprocentowych rynek, który rynek wycenia, których się rynek spodziewa, i potencjał pod te środki z Unii Europejskiej jest naprawdę korzystny dla złotego i będzie miał coraz większe znaczenie, a coraz mniejsze znaczenie będzie miało na chwilę obecną to, jak będzie się zachowywał eurodolar, czyli amerykański dolar na rynku światowym. Dobrze, kolejne pytanie, także od pana Mariusza, czy uważam? że działania Narodowego Banku Polskiego i RPP są chaotyczne i spóźnione. Nie uważam tak, panie Mariuszu. Część inwestorów i u rynku rzeczywiście tak uważa, natomiast moim zdaniem y, ja tak nie uważam. Dlaczego tak nie uważam? Po pierwsze, Rada Polityki Pieniężnej musi się elastycznie dopasowywać do tego, co się dzieje w gospodarce, więc podwyżki stuprocentowych na chwilę obecną są takim dowodem do tego, że Rada Polityki Pieniężnej... Obserwuje trendy, które się dzieją w polskiej gospodarce i przede wszystkim chcą zabezpieczyć Polskę, by ta inflacja o charakterze podażowym, wynikającym z zachowania cen energii, ropy naftowej, nie przekształciła się w przyszłym roku na inflację popytową, czyli wynikającej ze spirali cenowo-płacowej, wynikającej z tego, że inflacja, która byłaby niekontrolowana, doprowadziłaby do tego, że coraz więcej Byłoby takich próśb i wymagań podwyżek wynagrodzeń w polskich gospodarkach, i nakręcałaby się taka spirala coraz bardziej. Byłaby, byłaby ona dość negatywna, dlatego, moim zdaniem, działania RPP nie są chaotyczne i spóźnione. Natomiast jedyny jakiś mankament, można by powiedzieć, można by zarzucić Radzie taką komunikację, która z rynkiem powinna być lepsza moim zdaniem. Natomiast to nie jest taki czynnik, który by skreślał Rady, Radę Polityki Pieniężnej i to, co robi Narodowy Bank Polski, ponieważ działania Narodowego Banku Polskiego w ostatnich latach potwierdziły niezwykłą skuteczność Narodowego Banku Polskiego jako instytucji i Rady Polityki Pieniężnej. Te skoordynowane działania w 2020 roku co do tarczy antykryzysowej były niezwykle istotne i ważne, pomogły polskim przedsiębiorstwom oczywiście zahibernowały rynek pracy. To znaczącą część oczywiście tych działań odpowiada Narodowy, Narodowy Bank Polski. To, że bardzo często Narodowy Bank Polski odprowadza miliardy złotych z zysku do polskiego budżetu, także jest niezwykle ważne i, i potwierdza te działania. Natomiast to, że i część rynku zarzuca to, że inflacja jest podwyższona. Natomiast ten trend jest widoczny na całym świecie, a tutaj w naszym regionie, na przykład inflacja węgierska, praktycznie odzwierciedla to, co się dzieje na inflacji, na inflacji polskiej, a my nie mamy wpływu na to, co się dzieje w węgierskiej, węgierskiej gospodarce, więc tutaj to powiązanie jest nietrafione, a fakt, że inflacja przez wiele, wiele kwartałów, a częściowo nawet przez lat utrzymywała się poniżej celu inflacyjnego, jest tylko, jest tylko potwierdzeniem, że raz jesteśmy poniżej celu, teraz jesteśmy powyżej. Generalnie średnia, myślę, że dla wielu lat będzie oscylowała według względem tej tego, tego pasma wahań stuprocentowych tego celu inflacyjnego narodowego banku polskiego. Okej, okay, kolejne pytanie. Pana Mariusza, rajd Świętego Mikołaja to tradycja już. Zobaczymy, jak będzie. Moim zdaniem szanse oczywiście cały czas są na rajd Świętego Mikołaja, jeżeli tylko się okaże, że to ten nowy wariant, ten mutant jest do, jest do przejścia. Wczoraj się, okaza wczoraj się pojawiła informacja, że Moderna ma szansę na to, żeby wytworzyć szczepionkę już na początku przyszłego roku popyt na ryzyko zaatakował. Dzisiaj się okazało, że szanse na to się oddalają, no i rynek dostał potencjał do tego, żeby spadać. Więc no, może się wkrótce pojawić kolejna taka informacja losowo i wtedy zawrócimy, będziemy kontynuować, będziemy kontynuować trend wzrostowy albo spadkowy, w zależności od tego, jaki będzie nastrój rynkowy, daje cały czas szansę na to, żeby rajd świętego Mikołaja wystąpił ze względu na to, że Cały czas, pamiętacie Państwo, inflacja, która rośnie, która ma dopiero w przyszłym kwartale osiągnąć swoje szczyty, a nie wiadomo, czy się wtedy zatrzyma, sprzyja rynkowi akcji, więc takie spadki są okazją do tego, żeby kupować przecenione akcje. A po drugie, fakt, że cały rok ma naprawdę solidny przyniósł, solidne wzrosty indeksów giełdowych, rynek jest zarobiony, zarządzający aktywami są także zarobieni, ale chciwość będzie ich pchała do tego, żeby zarobić jeszcze więcej. A od stopy zwrotu na koniec roku zależą ich bonusy, a chcą je jak najbardziej tłuste, jak to się mówi, czy jak największe, więc no, nie będzie nikomu zależało na sprzedawaniu akcji. No chyba, że pojawią się kolejne informacje losowe, takie jak w piątek. Wtedy spadki mamy jak, jak w banku. Pan Cezary pyta, mówi, że dziękuję za wartościowy wykład. Dziękuję panie Cezary. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście. Pan Mariusz się pyta, czy będzie QA. Właśnie trwa, panie Mariuszu. Pan Mateusz, dziękuję bardzo, dobry wykład. Dziękuję, panie Mateuszu. Czeka, pan czeka na kolejne. Zapraszam za tydzień oczywiście. Będziemy mówić już o, o tym, jak przetrwać na rynku, jak być skutecznym traderem, inwestorem, jak tutaj budować portfele i różnego rodzaju inne ciekawostki będę przekazywać. Pan Mariusz pyta, co z parą. Australia do Dolara w najbliższym czasie. To rzućmy okiem na ten wykres, bo muszę na niego spojrzeć. Natomiast z tego co pamiętam na tym wykresie, panie Mariuszu, tworzy się bardzo ciekawa formacja. Jak tutaj można sobie zaznaczyć taką linię trendu dołek w październiku 2020, w 2020 roku, teraz te dołki w lecie. I dokładnie znajdujemy się na linii szyi tej formacji. Ramie, głowa, ramię, czyli RGR, rocznej historii. Moim zdaniem e, szansa na umocnienie amerykańskich dolara tutaj na tej parze rośnie, a australijska waluta, moim zdaniem, jest szczególnie teraz niedoceniona z powodu tych prognoz, które pokazywałem Państwu, że stopy procentowe w Australii nie mają aż tak silnie rosnąć jak na przykład w Nowej Zelandii. Więc jeżeli Jakiś potencjał spadkowy byłby na parach walutowych, no to także na parach związanych z Australią. Tutaj także widzicie Państwo ten trzy. Można sobie wyznaczyć taki trzymiesięczny kanał wzrostowy formacji flagi, która także sygnalizuje tendencję spadkową, kontynuację spadków. Więc, jeżeli Pan się pyta tutaj o tą parę, to myślę, że jest spory potencjał ku temu, żeby wieścić dalsze spadki pary, a gdyby się okazało, że ta formacja powstaje, no to w takim. W takim wypadku, tutaj widzicie Państwo, miałaby ona nawet 10 figur potencjału spadkowego, odkładając to od tego obecnego poziomu, byłby to poziom 1,61, więc nawet w rejon, więc nawet takie umocnienie o ponad 10% amerykańskiego dolara względem australijskiego byłoby do zrobienia na tym rynku, więc no, zobaczymy, jak będzie. Myślę, że australijska waluta będzie. Pod potencjałem na to, żeby ją sprzedawać w najbliższym czasie. Pan ja Zeus pyta, jak będzie jutro na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych? Zobaczymy, albo będą wzrosty, albo spadki, albo pójdzie w bok. Natomiast to, co się dzisiaj działo na warszawskiej giełdzie, moim zdaniem sygnalizuje, że znajdują się pierwsi chętni do tego, żeby kupować polskie akcje, ale to nie powinno być zbyt dużo o, o szału, ponieważ jeżeli tylko uspokoi się nastrój, to cały czas rynek będzie zakładał tę szybszą ścieżkę podwyżek stóp procentowych w Polsce, a ona nie jest jeszcze w cenach. Takie skokowe podwyższenie stóp procentowych z poziomu 0 po pół roku do poziomu 3 no, musi się odbić na wycenie polskich akcji. No, nie ma siły, po prostu wszystkie modele fundamentalne, typu DCF czy inne, które bazują na stopach rynkowych, stopach procentowych, one już jasno sygnalizują, że należy silnie skorygować wyceny papierów wartościowych, zmniejszyć wyceny cen akcji w tych, w tych wynikach modelowych. Więc jeżeli tak jest, no to występuje naturalna presja na to, żeby się pozbywać polskich akcji. No i, no i taka tendencja widoczna jest nie tylko w warszawskiej giełdzie, ale na przykład także na Węgrzech. Tam, tak, tam też indeks giełdowy spada, z tego co pamiętam. I no, jest odzwierciedlenie i pokaz tego, że, ta, że wpływ podwyżek stóp jest dość wyraźny na, na rynek papierów wartościowych, na rynek akcji. Natomiast no, sytuacja techniczna warszawskiej giełdy jest nieciekawa. Dzisiaj to zamknięcie sygnalizuje, że warszawska giełda ma potencjał ku temu, żeby kontynuować spadki. Ale wszystko będzie zależało od tego moim zdaniem czy ten poziom 2200 punktów będzie pokonany na indeksie WIG20 ponieważ jeżeli tak, jeżeli wrócimy powyżej no to, no to byki mogą spróbować atakować natomiast każdy spadek poniżej 2200 punktów na indeksie WIG20 moim zdaniem otwiera perspektywy do spadku nawet w rejon 2000 punktów gdzie jest zniesienie Fibonacciego 38.2% całej hossy która trwa od półtora roku więc moim zdaniem będzie zależało to od tego, co zrobimy w rejonie 2200 punktów na indeksie WIG 20 GPW. Moim zdaniem potencjał na najbliższe tygodnie jest raczej negatywny niż pozytywny. Tak. Myślę, że polskie akcje będą szczególnie atrakcyjne dopiero za rok. Pan Artur Chmielewski pyta się o DAXa. Więc rzućmy okiem na, na DAXa. Indeks DAX. Należy pamiętać, że on jest ważny z tego powodu, że niemieckie spółki, niemiecka gospodarka jest gospodarką eksportową, a nie importową. Więc za każdym razem, kiedy eurodolar spada, no to zwiększa się efektywność niemieckiego eksportu. A jeżeli zwiększa się efektywność niemieckiego eksportu, to zwiększają się wyceny spółek z... Z Niemiec, stąd też w ostatnim czasie takie relatywne lepsze zachowanie indeksu DAX niż indeksu niż indeksów innych w Europie. Ale tutaj moim zdaniem kluczowy poziom to są okolice tutaj 15350 punktów, dzisiaj zakończyliśmy wyraźnie miesiąc poniżej tego poziomu. Tak w rejonie 15 350 punktów przebiega ta średnia sesyjna. więc jeżeli w najbliższym czasie nie utrzymamy się powyżej tego miejsca, no to technicy, ci wszyscy, którzy wierzą w analizę techniczną, będą widzieli, że na indeksie DAX rozpoczyna się większa korekta spadkowa i mogą przystąpić do kontynuacji wyprzedaży. Z tego co pamiętam, na indeksie WIG 20 podobna średnia występuje w okolicach 2200 punktów, czyli tych rejonów, na których teraz jesteśmy, więc tutaj w najbliższym czasie będziemy obserwować. Dość spore wahania. Myślę, że ci technicy, którzy używają tego typu wskaźników, w średnim, długim terminie będą kupować albo sprzedawać akcje. Proszę, pan Zbigniew pyta. Proszę o analizę eurodolara w najbliższym czasie i na koniec 2022 roku. Panie Zbigniewie, też będę polecał, żeby wrócić szczegółowo do tych ostatnich slajdów dotyczących eurodolara. Tam te prognozy są. Banków, banków dość dobrze zarysowane, a natomiast moja subiektyw, moje subiektywne zdanie jest takie, że spodziewam się co najmniej do pierwszego kwartału, jeżeli nie do drugiego przyszłego roku, umocnienia amerykańskiej waluty, a potem w miarę upływu czasu, raczej, Euro, raczej amerykański dolar, dolar będzie próbował zawracać. Natomiast myślę, że jednak ten przyszły rok będzie pozytywny dla amerykańskiego dolara z powodu, z powodu tego, że te stopy procentowe jednak w porównaniu z euro będą na, na, na wyższym poziomie będzie jest większa zdecydowanie szansa na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych niż w strefie euro i to powinno dać paliwo do tego, żeby jednak amerykański dolar zakończył przyszły rok na jeszcze niższych poziomach, czyli żeby amerykański dolar się umocnił. Pan Mariusz pyta, ta otwarta pozycja na DAX-ie z jakim potencjalnym zasięgiem? Panie Mariuszu, o co Pan dokładnie pyta, czy ta pozycja na moim, w moim portfelu, bo tam także mam krótką pozycję, jeżeli odnosi Pan do tego mojego portfela, który prowadzę publicznie także zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby się zapisać na mój webinar, na, czyli na, moją, na mój newsletter i tam będzie można śledzić te moje pozycje. No, to tak jak pan wie, nie zakładam żadnych zasięgów, nie zakładam miejsca docelowego, nie zakładam także e, określonego stop lossa, ponieważ moim stop lossem jest stop reverse, czyli stop jest momentem odwrócenia pozycji, ponieważ jestem cały czas w rynku. E, więc jeżeli indeks DAX pójdzie w górę, to pewnie wkrótce, w pewnym momencie, odwrócę się na długą pozycję. Natomiast na chwilę obecną zakładam spadki, czyli zakład mój portfel zakłada spadki na indeksie DAX. A czy będą one głębokie, czy one będą płytkie. Zobaczymy. Na tym polega inwestowanie portfelowe i takie inwestowanie bez nastawienia się na prognozy. My tutaj nie zakładamy. Ja nie zakładałem, że będzie, będą wzrosty na DAX-ie, a okazało się, że w poprzednim tygodniu były spadki i mój portfel bardzo dobrze wychwycił praktycznie wszystkie moje indeksy giełdowe, które są w portfelu, były na krótkich pozycjach, więc idealnie byłem zabezpieczony na tych, na tych spadkach. Więc no, jestem po prostu zadowolony cały miesiąc, także będzie jest bardzo dobry. Pan Mateusz pyta, różne pytanie, czy pan korzysta z tych wszystkich monitorów, które są w tle? Panie Mateuszku, oczywiście, że tak. Tam mam wszystkie te najważniejsze instrumenty finansowe, pary walutowe, indeksy giełdowe, surowce w jednym miejscu. I to chodzi o to, żeby szybkim okiem zwrócić uwagę na to, co się, co się dzieje, gdzie się dzieje, gdzie są impulsy, gdzie nie ma, żeby nie musić. Klikać po prostu i przeglądać tych instrumentów finansowych, żeby po prostu widzieć łatwo i bardzo, żeby widzieć bardzo łatwo, co i gdzie się dzieje, gdzie są jakieś większe ruchy, co, co aprecjonuje, gdzie są spadki, gdzie mamy do czynienia z jakimś impulsem. To polecam oczywiście każdemu, jeżeli ma taką możliwość, żeby sobie stworzyć taki, taki desk. To, co widać, ale tu otwarty long. A, yy, pan Łukasz, a co z Bitcoinem? Do kiedy będzie trwała hossa na kryptowalutach? Panie Łukaszu, jeżeli chodzi o Bitcoin, to moim zdaniem on jest silnie powiązany z, z rynkiem, z rynkiem ryzyka. Więc jeżeli giełda papierów wartościowych będzie spadać, to Bitcoin także powinien tracić na wartości. To, że będą zmniejszane te nowe środki dopływające na rynek w ramach taper, to moim zdaniem jest negatywny czynnik dla Bitcoina i moim zdaniem wysychanie takiego źródełka z nowym kapitałem będzie negatywnie wpływało na cenę kryptowalut, nie tylko Bitcoina, ale też, też wszystkich innych kryptowalut, więc no, jeżeli w przyszłym roku będą, będzie bessa, znaczy może nie bessa, ale będą spadki na indeksach giełdowych, no to Bitcoin powinien także tracić, natomiast jeżeli będą wzrosty, no to Bitcoin także powinien rosnąć. Myślę, że ten, myślę, że to powiązanie Bitcoina z ryzykiem jest tutaj dość dobrze i czytelne. I sugeruję do tego pierwszego tego webinaru wrócić, a tam, a tam dość dobrze pokazywałem na, na wykresach na wartościach konkretnych, jakie jest powiązanie, jaka jest siła powiązania między Bitcoinem a zachowaniem różnych innych instrumentów finansowych. Pan Mariusz pyta. Pani, by było taki webinar za pleców, ze spojrzeniem kamery na te monitory. No, Panie Mariuszu, niewiele myślę, żeby to, niewiele by to dało. Pan to samo widzi na swoich wykresach, co ja tutaj widzę, tylko że po prostu widzę to po prostu szybciej. tak Nie muszę się przemaczać między różnymi wykresami. Pan Sylwester pyta, czy słyszałem o token NET? Panie Sylwestrze, dziękuję za pytanie. Nie słyszałem. Myślę, że to coś związanego z kryptowalutami, ale osobiście się tym nie zajmuję. Może być to jakaś ciekawostka. Proszę wysłać mi na mój prywatny mail coś więcej na ten temat. Zaznajomy się na pewno. Pan Cezary pyta. Może trochę pytanie: lajka, ale używa pan sformułowania uśmiechy opcyjne. Może to pan objaśnić na jakimś przykładzie najlepiej, co to ma związek? Czy ma to związek z czwartym kwartałem? Uśmiechy opcyjne, jakiś wykres, to proszę chwileczkę poczekać, ja po, poszukam sobie w plikach, może gdzieś tutaj mam taki przykładowy uśmiech opcyjny, to trochę mi zajmie czasu. Natomiast uśmiechy opcyjne, w skrócie, to na, nałożenie na jeden wykres y, zmienności implikowanej dla y, poszczególnych instru instrumentów finansowych, ale w taki sposób, że są nałożone wszystkie strajki. Od tych, najbardziej, od tych najbardziej odległych po te, naj, po te najbliższe. No i tutaj rynek będzie nam odpowiadał na pytanie, które opcje, które są handlowane niezależnie, i opcje put, i opcje call, które te opcje, które te opcje są handlowane bardziej, czyli gdzie zmienność jest większa, które są droższe. I na tej podstawie można moim zdaniem określić, w którą stronę rynek się nastawia? Czy będą raczej spadki, czy raczej wzrosty? Zobaczymy, już teraz szukam tych, tych uśmiechów. Może gdzieś tutaj to, to jest. Ja dość często za, pokazuję tego typu wykresy, ale. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czy w tym wypadku się to pokaże. No myślę, że będzie raczej e, ciężko, nie mam jakiego, jakiegoś teraz w, wykresu tutaj e, pod bokiem. No może być, może być kiepsko. No raczej, raczej przykro mi, ale tutaj wie Pan co, Panie Cezary, jak się odwrócę, spróbuję go ściągnąć z Bloomberga i wkleić. Jeżeli. jeżeli proszę mi dać 20 sekund cierpliwości. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy to przyszło i czy to będzie można zobaczyć. Okej, okay. spróbuję to teraz udostępnić. Okay. O. Mam nadzieję, że Państwo teraz widzicie uśmiechy opcyjne, nałożenie na, na taki jeden wspólny wykres wartości zmienności, wygasania opcji i odchylenia od add the money, czyli od poziomu obecnego spot. Oto jest same wartości delta, tak? 30 delta na płótach i na kolach, i one tworzą pewnego rodzaju takie uśmiechy, i one się różnią. Tutaj widać wyraźnie, na przykład, im dalej w przyszłość, tym bardziej odchylenie jest na korzyść opcji put, czyli opcji na spadek eurodolara, czyli to można interpretować w ten sposób, że rynek nastawia się, że w perspektywie tych 3, 4, 5, 6 miesięcy amerykański dolar będzie się umacniał i że będą spadki eurodolara. Część inwestorów oczywiście wykorzystuje to do tego, żeby spekulować na umocnienie amerykańskiego dolara, a część oczywiście do tego, żeby się zabezpieczać przed umocnieniem amerykańskiego dolara. Więc taki wykres 3D jasno i bardzo klarownie pokazuje, kto jaką ma przewagę. Czy kupujący amerykańskiego dolara, czy też sprzedający, ci, którzy liczą na to, że amerykański dolar się osłabi. Ok, teraz wróćmy jeszcze znowu do platformy. Do Państwa pytań. A, jeszcze było pytanie, czy to ma związek z czwartym kwartałem? No, widział Pan, Panie Cezary, że tutaj te. Rozbieżności, te uśmiechy opcyjne im bliżej końca przyszłego roku, tym były bardziej korzystne dla amerykańskiego dolara. Wniosek jest taki, że rynek sygnalizuje większą ochotę na to, żeby grać na umocnieniu amerykańskiego dolara niż na spadek amerykańskiego dolara. Pan Jazeus pyta, jaki ma wpływ na giełdy, będzie miał podatek od niezrealizowanych zysków? Z bankiera spółka sprzedała. Hmm, Szanowny panie Jazeusie, nie, ja, nie zajmuję się akcjami, więc no, nie powiem panu szczegółowo, ale teoretycznie powinien być negatywny. Pan Cezary znowu pyta. Nie kwartał tylko volatility. Właśnie zmienność implikowana. Tak, zmienność implikowana. Mhm. Pan Cezary. Okej. Okay. Mam nadzieję, że panie Cezary, pan już, już dostał odpowiedź na pytanie. Pan Mariusz pyta: Zbliżenie kamery. OK. Pan Sylwester Pochet pyta: Czy mogę prosić o pański e-mail? Panie Sylwestrze, dziękuję za pytanie. Proszę sobie wejść na, na mój kanał YouTube Ace Market UTV i tam praktycznie w każdym, w każdym wideo, na samym początku i na samym końcu jest podany mail. Proszę wysłać, będzie pan otrzymywał wiadomości. Może się też w ten sposób ze mną skontaktować. Pan Łukasz pyta, co Pan myśli o akcjach indeksowanych o akcjach indeksowanych inflacją. Panie Łukaszu, dziękuję za to pytanie. Pierwszy raz słyszę o akcjach indeksowanych inflacją. Proszę mi też podesłać informacje, co to dokładnie jest. Zaznajomi się z przyjemnością. Kiedy warto w nie inwestować, jeśli warto? Panie Łukaszu, pierwszy raz słyszę o czymś takim. Proszę mi dać znać na, na, na prywatny, prywatnie, co to dokładnie jest. Chętnie poczytam. Ok, teraz z kolejnego źródła pytania. Pan anonimowy pyta, a nie jest tak, że podwyżka stów w Polsce jest już w cenie. No właśnie, dziękuję za to pytanie. Jak widać było w ostatnich, po ostatnich godzinach i zmiany w tym, co się może wydarzyć na stopach procentowych, nie są jeszcze w 100% w cenie, więc te zmiany jasno i diametralnie zmieniają potencjał tego, jak widzi rynek złotego w najbliższym czasie. I moim zdaniem, im bliżej będziemy poziomów 2% na stopach procentowych w Polsce, tym wpływ będzie większy. Wcześniej, przed kilkoma tygodniami, jeszcze troszeczkę wcześniej dawałem. 25, 70% siły złotego albo słabości wynikało z zachowania amerykańskiego dolara, a tylko 30% z czynników lokalnych. Natomiast teraz, im bliżej będziemy podwyżek stóp i zbliżania się do poziomu 2%, tym moim zdaniem wpływ znaczenia tego czynnika krajowego będzie się zwiększał. Będziemy się zbliżali do 50%, a w przyszłym roku, jeżeli dojdzie dodatkowo ten czynnik związany z przepływami tych kapitałów z Unii Europejskiej, jeżeli do tego dojdzie, no, to już myślę, że szala się wyraźnie przechyli na to, że czynniki lokalne będą miały przewagę i to one będą prowadziły do tego, że złoty będzie się umacniał. Więc tak to, więc tak to widzę. No zobaczymy oczywiście, jak będzie. Oczywiście mogę się mylić i nie będę się gniewał, jeżeli ktoś się z Państwa będzie ze mnie wyśmiewał za tydzień, za rok, czy też za parę tygodni. W komentarzach twierdząc, że się po prostu pomyliłem. Jeżeli się pomylę, trudno. Drodzy Państwo, no taki jest rynek. Jeszcze raz przypominam, tutaj przedstawiam Państwu subiektywny mój punkt widzenia, natomiast na rynku my reagujemy, a nie prognozujemy. Jeżeli będzie odwrotnie do tego, co mówię, to na pewno prędzej czy później mój portfel to wyłapie i postaram się ponieść pozycję tak, żeby na niej zarobić. Pan Jerzy pyta. Chodzi o obligacje o indeksowane inflacją. Panie Jarzu, dziękuję. Mam nadzieję, że o to też chodziło. Tydzień temu zrobiliśmy materiał o tym, jak inwestować podczas inflacji. I omawiane, gdy omawiałem obligacje, to mówiłem o obligacjach indeksowanych inflacją. Polecam wrócić do tego materiału. Było bardzo wiele ciekawych informacji, jakie wykorzystywać, jakie kupić, jakie posiadać, co one dają, e jakie są e takie problemy związane z posiadaniem o tych obligacji jakie są potencjalne koszty jeżeli wcześniej byśmy chcieli zrealizować te papiery co trzeba zrobić żeby rzeczywiście skorzystać na tych obligacjach indeksowanych inflacją proszę wrócić i zobaczymy natomiast ta szeroka jest jest coraz bardziej szeroka paleta tych dostępnych instrumentów zabezpieczających przed inflacją tych krajowych papierów już nie tylko obligacje cztero i dziesięcioletnie ale także sześcioletnie, więc tutaj rynek myślę, jest coraz bardziej zaspokojony tą, tym potencjałem, żeby się zabezpieczać przed inflacją. I oczywiście już też tak wybiegam, to, to, że w pierwszym roku odsetkowym potencjalne zamknięcie takiej inwestycji w te obligacje wiąże się z jakąś tam stratą. Wynika z tego, że emitent, czyli skarb państwa chce, żebyśmy trzymali te obligacje aż do, do wykupu, czyli jak najdłużej i dopiero wtedy zainkasowali tą premię, czyli tą nadwyżkę ponad inflację, która się pojawia na tych papierach wartościowych. OK. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zobaczmy. OK. Czy, czy są jeszcze jakieś pytania? OK, myślę, że, czyli myślę, że jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję za udział w tym kolejnym naszym webinarium. Tak, pojawia się jakieś pytanie? A pan, dziękuję, panie Jazeusie. Dziękuję, dziękuję. Zachęcam jeszcze raz, żeby w przyszłym tygodniu wrócić. Porozmawiamy sobie już o tym takim bardziej mm, konkretnym działaniu: jak przetrwać na rynkach finansowych, jak budować swoją strategię, która przyniesie państwu. Stopę zwrotu satysfakcjonującą. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły, czegoś chciałby się dodatkowo dowiedzieć, proszę napisać do mnie. Z przyjemnością odpowiem, jeżeli moja wiedza będzie oczywiście wystarczała. Także śmiało proszę pisać, dzwonić, jeżeli ktoś tutaj chciałby do nas na desk zadzwonić, także jest taka możliwość. Ale najlepiej przez adres e-mailowy, wtedy taka wiadomość może być przeze mnie odebrana. Praktycznie cały czas podczas dnia i mogę też odpowiedzieć. Także, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję bardzo za to kolejne nasze spotkanie. Zachęcam w przyszłym tygodniu, żeby znowu wrócić. No i oczywiście, stopy zwrotu życzę. A w przyszłym tygodniu mamy ciekawe decyzje w sprawie stu więc na pewno będzie się dużo działo i będziemy wiedzieć więcej, czy ten nowy mutant, który nas przestraszył, doprowadził do. Wykreowania większych impulsów trendowych, czy to tylko był taki chwilowy przypadek, jakiś wypadek przy pracy, a będziemy zbliżać się do tego, żeby od, o, skorygować i wrócić do hosty, skorygować wszystkie te straty, które były na indeksach giełdowych w ostatnich dniach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, miłego dnia i wspaniałego, wspaniałej końcówki tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam.